Siemano, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku PS News i jeżeli zastanawiacie się, dlaczego siedzę tutaj w swoim pokoju streamingowym, a nie w studio, to ten pan ma dla Was pewną formę wytłumaczenia, dlaczego tak się stało. Chyba na moment będę musiał przenieść nagrywanie newsów do mojego streaming pokoju, bo jak słyszycie... Pan Henio wiertareczką tutaj grubo ciśnie. I to też powodowało, że poniedziałkowe newsy czasami miały jakieś takie dziwne godziny emisji, no bo po prostu pan Henio był tak twardy ze swoją wiertarką, że no po prostu nie miałem szansy tego szybciej nagrać i potem się montaż przedłużał i tak dalej, ale nie zanudzając, bo mamy sporo dzisiaj do obgadania, chciałem wam zajawić jeszcze tylko, że dostałem w swoje ręce tego oto pada. Jest to Rage Wolverine Pro 2, czyli taki kolejny kontroler dla prograczy. Pokażę wam go dokładniej w czwartek na streamie i za tydzień w newsach też pokażę wam, jak to działa. A na razie, moi drodzy, lecimy z tematami, bo jest ich naprawdę sporo. W zeszłym tygodniu było grubo, jeśli chodzi o premiery i będę zagęszczał ruchy, ale zacznę nieco inaczej tym razem. Pomimo, że Resident Evil 4 będzie miała swoją premierę w tym tygodniu, już pojawiły się jej pełne recenzje. I powiem wam tak, gram i to jest absolutna miazga, co oni tam zrobili. Te wszystkie dziesiątki latające na lewo i prawo są moim zdaniem faktycznie w tym przypadku wielce uzasadnione. Gra jest świetna i moim skromnym zdaniem aktualnie Capcom wskazuje drogę, jaką powinny podążać studia myślące poważnie o remake'ach swoich starszych gier. O Arii 4 opowiem wam i pokażę więcej za tydzień, no bo do premiery piątkowej nie chcę wam nic zdradzać i psuć wam zabawy w choćby najmniejszym stopniu, ale absolutnie możecie być spokojni o tę produkcję. Jest miazga i mówię wam to ja. Przy okazji zapraszam na piątkowy stream. Lecę całość, a przynajmniej 8 godzin, tak jak było w przypadku God of War, będzie grubo. Miazga kolejna była także przy okazji pewnej mniej znanej szerokiej publiczności grze o tytule Post Void. I tutaj zanim ją pokażę, ostrzegam, jeśli migające obrazy wpływają ujemnie na wasze samopoczucie, to spauzujcie już teraz i przeskoczcie lub omincie ten fragment. Post Void to retro strzelanina, w której naszym zadaniem jest dojście na koniec każdego z etapów. Po drodze pojawiają się przeciwnicy, których warto pokonać. No po pierwsze uzupełnia nam to energię, która znajduje się w idolu, który trzymamy w lewej ręce i to jest w sumie nasze życie. Niszcząc więc przeciwników przedłużamy po prostu czas gry. Pomiędzy etapami wybieramy jakiś upgrade, może to być jakieś wzmocnienie lub inna broń i lecimy dalej na złamanie karku. Plus też jest taki, że gra kosztuje poniżej 30 zł, ale to co widzicie, zgaduję, niekoniecznie może przypaść każdemu do gustu. Spoko, mniejsza gra, ale tak jak widać, głównie dla absolutnych hardkorów. Zajawiam też pokrótce, tutaj głównie dla fanów action RPG, Volsen Lords of Mayhem jest już dostępna w wersji na PS4. Jest to jedna z tych gier, które nie mają środka, albo zażre wam to jak wiewiórka orzeszka, albo nie siądzie wam coś jak cowboy na byku wypuszczonym z zagrody. Gra na spokojnie daje ponad 100 godzin zabawy, ogromne możliwości rozwoju i modyfikacji swojej postaci i jej klasy, opowiada ciekawą historię i teoretycznie istnieje możliwość gry w koopie. Z drugiej strony posiada nieprzystosowane do konsol, przekombinowane absolutnie menu, brak dedykowanej optymalizacji na PS5 i przynajmniej 2,5 kg bugów i crashy w zestawie i nie mówię tutaj o jamrajach paciastych. Tak jak mówiłem, tutaj nie ma środka, pyknie wam albo nie pyknie w stopniu absolutnym. WWE 2K23, czyli jedyna słuszna gra o wrestlingu, czyli o sporcie wyreżyserowanym, ale nieudawanym. Spodobało mi się to określenie, które pojawiło się na naszym ostatnim streamie z tą grą. Dobra, ty jest jedyny... Stary, w ogóle, jaka to jest szybka akcja! Nie ma tutaj rozpoznania! Zajebiste to jest! Poczekaj, jak... W lawie się bijemy, człowieku! Jaki w ogóle wjazd w nogi robię? Lawa, ogień! O Jezu, czekaj, nie trafiłem. Dobra, idziemy do ringu? Swoją drogą polecam obczaić moje potyczki z Jurasem, normalnie boki zrywać. Let me tell you something, Mean Gene. Macho man Randy Savage will kick his ass. Ooh yeah. Yeah. A że boki u obu zawodników występowały, było z czym pracować. Ten jaki cwaniak. No nie, dobra, znowu. No, co ci mogę powiedzieć? No. Ile jeszcze może... No, a to teraz se przytrzymaj. Ale Polak... Teraz se przytrzymaj. Ale Polak... Polak przy ten...
Jest! Udało się! Wspaniale! Jaki farciarz! Nie, jeszcze raz. Jaki farciarz! Jest! Wracając jednak do gry. Słowo klucz w tym przypadku to rozbudowanie solidnych fundamentów. Edycja 23 w dużym uproszczeniu rozwija to, co zapoczątkowało zeszłoroczne wydanie. W departamencie kopania tyłków rozgrywka jest bardziej, użyję tego określenia, soczysta. Ogólnie po prostu czuć większą moc, gdy szastamy naszym przeciwnikiem po ringu lub poza nim. Są nowe tryby, w tym roku Showcase skupia się na Johnie Cena i co ciekawe nie walczymy jako on, a przeciw niemu, jako jego poszczególni przeciwnicy w trakcie kariery, tego którego nikt nie widzi. Rozgrywka przedstawiona jest tutaj w formie paradokumentu, w którym Cena opowiada o swojej karierze, a my staramy się odwzorować w grze to, co działo się w rzeczywistości. Z kolei w trybie My Rise możemy albo wybrać drogę przejęcia schedy po ciotce, która była niegdyś topową wrestlerką i udowodnić, że wrestling mamy w naszych genach, ewentualnie w opcji numer 2 wcielić się w zawodnika, który już jest obiecującą gwiazdą, jedyne co musimy zrobić, no to poprowadzić go na najwyższe szczyty sławy. Oprócz tego możemy tworzyć własne areny, eventy, zawodników, ustawiać im własny zestaw ciosów, wyjście na przykład na ring, może nawet zaprojektować własny pas mistrzowski i też jest karciana gra My Factions, no i większość trybów luźnych, w których możemy sobie po prostu wybrać dowolnych zawodników z różnych RWWE, no i różne tryby. Z tego co widzę, fani wrestlingu bardzo ciepło przyjęli tę odsłonę z tego roku, a gra jako taka jest wręcz idealna na imprezowe bitki. Intuicyjne sterowanie, widowiskowe walki, czego chcieć więcej od tej niesamowicie no, widowiskowej, idealnie skrojonej pod publikę dyscypliny sportowej. Patrz i wyjdzie w duszenie! A znowu guziki trzeba wciskać! Nie grałem dawno w żaden wrestling i przyznam, że całkiem spoko bawiłem się z tą grą. To jest chyba cutscene, wiesz? Chyba o, dobra, chyba to wygraliśmy. Nawet nie doszli do ringu. Uczciwie też wspominam o Vernal Edge, czyli takiej nowej grze w gatunku Metroidvania, aczkolwiek tutaj mam mały problem, bo pograłem sobie dosłownie tak z 3-4 godziny i jest ona, powiem to, dość niesamowita. Z jednej strony technicznie gra się w to bardzo przyjemnie, główną bohaterką steruje się precyzyjnie, walka daje sporo frajdy, są kombosy, walczy się tutaj trochę jak w Devil May Cry nawet bym powiedział, czyli dużo szybko i agresywnie. Przeciwników można staggerować, można używać magii, jest to naprawdę mocno przemyślane, tyle że no właśnie, nie wiem jak to ująć, ale czasami więcej tutaj łażenia bez większej akcji, też na przykład rozmawiania z innymi postaciami w różnych miastach, aniżeli tej najfajniejszej w tym wszystkim walki. Co więcej, etapy, które rozgrywałem, bardziej przywodziły czasami na myśl szybkie śmiganie po okolicy w stylu Sonika trochę, a nie Belmonta walczącego z przeciwnikami. Przyznam szczerze, że nie wiem, co o tej grze na razie powiedzieć, bo faktycznie gra się w to spoko. Jest dużo ciekawych rozwiązań, jak choćby poruszanie się z takim statkiem powietrznym na mapie, trochę w klimacie starych Final Fantasy gier. Z drugiej strony, przez ten moment, tak jak grałem, no to nie działo się za dużo i to mnie dosyć mocno zaskoczyło. Gra została stworzona właściwie przez dwóch gości przy pomocy Kickstartera, więc chyba muszę po prostu w to więcej pograć. Powrócę jeszcze kiedyś z tym tematem. Zajawiam też, że jest już dostępna Anno 1800, czyli strategia kolonialna, w której tworzymy swoje imperium gospodarcze w czasach początków ery industrialnej. No i kończę niezaprzeczalnie najważniejszą premierą zeszłego tygodnia. W końcu ukazała się druga część epickich przygód ze świnką Pepą, czyli Świnka Pepa Światowe Przygody. I tutaj będę szczery, jeszcze nie miałem okazji wyruszyć w tę magiczną podróż. Zeszły tydzień po prostu był zbyt obfitujący, aby ogarnąć wszystko należycie, ale już teraz zapraszam Was na wtorkowy stream o 18:00. 4 godziny ze świnką Pepą leci jak nic, więc bądź wtedy razem z nami, bo wszyscy wiemy, że czasami w środku jesteśmy różowymi świnkami. Czy jakoś tak. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy dostęp do dwóch gier w wersji beta. Mowa tu oczywiście o Diablo 4 i Exo Primal. Zacznę od Diablo, bo tu mam w sumie dwa tematy. Pierwszy z nich to zeszłotygodniowa beta była dostępna wyłącznie dla preorderowców, a w następny weekend wszyscy będą mogli sprawdzić sobie początkowy fragment gry. No zakładając, że wszystko będzie działać. I tu dochodzę do drugiego zagadnienia, mianowicie na streamie, na starcie dostępu. No niestety serwery uklękły przed Lilith i nie pykło nam połączenie się z grą podczas transmisji. Sorry, tak czasem wychodzi. Uczciwie mówię, że następnego dnia wyglądało to już o wiele lepiej i gra po prostu śmigała.
Jedyne co, to szkoda, że po prostu nie udało się to na streamie. W becie można było zagrać trzema z pięciu finalnie dostępnych klas. Mowa tu o barbarzyńcy, czarodziejce i łotrzycy. Druid i nekromanta byli niegrywalni. Też od razu zaznaczam, że płeć i wygląd postaci jest do ustawienia, więc tutaj można w pewnym stopniu modyfikować wygląd naszej postaci. Jako że w tym tygodniu od piątku do niedzieli, tak jak mówiłem, każdy będzie mógł sobie sprawdzić betę, zajawię tylko, że klimat faktycznie jest bardziej mroczny i nazwijmy to poważny versus ten, który był w trzeciej części. Osobiście o wiele bardziej mi się podoba ten kierunek tutaj obrany, ale to już jest kwestia indywidualna. Jeśli chodzi o mechanikę gry, tę należy rozpatrywać, mocno uogólniając, w dwóch wymiarach. Pierwszy to wtedy, gdy nasza postać jest na niskim poziomie, drugi gdy jest na najwyższym, kiedy idealnie dogrywamy skille i sprzęt tak, aby stworzyć wojownika perfekcyjnego. Wspominam o tym dlatego, że w becie nie doświadczymy pełni mocy gry, a daje ona tylko pewną jej namiastkę. Ale mając to na uwadze, moim zdaniem coś jest fajnego i innego w Diablo 4. To, co nie przemawiało do mnie w hack'n'slasherach, to takie nazwijmy je koszenie wrogów w hurtowych ilościach z łatwością kosiarki ogrodowej. Chodzi mi o to, że trawy jest dużo, a opór stawia ona w sumie niewielki. Tutaj czuć, że tempo jest nieco wolniejsze, a tym samym można odnieść wrażenie, że potyczki przez to są takie, nazwałbym je, bardziej odczuwalne. Ciężko mi to dokładnie określić, ale daje to fajny efekt. Inaczej walczyło mi się barbarzyńcą z dwoma mieczami, a inaczej gdy skillowałem jego dwuręczny topór. Podobna historia była z magiem, no i z łotrzycą. Ataki można zmieniać dzięki skillom na te bliskie lub dystansowe, plus punkty umiejętności można w każdym momencie zresetować, przynajmniej do tam 30 levelu, no więc można sobie pokombinować z naszym buildem. Nie jestem purystą i największym fanem tego gatunku, ale fajnie się w to grało, przyznaję. Interfejs ekwipunku jest w miarę prosty i przejrzysty. Nie wiem jeszcze, co mam czuć do końca wobec drzewka umiejętności, bo ono jest trochę inaczej zrobione, ale to pewnie wyjdzie w praniu. Muszę też pochwalić cutscenki i sposób, w jaki przedstawiają fabułę. No, Blizzard słynie z mega dobrych animacji, ale tutaj są one wykonane na silniku gry i bardzo fajnie podbijają to, co się dzieje podczas właściwej zabawy. A sama Lilith jest naprawdę mega spoko zrobiona. Polskiego dubu w becie nie było, więc nie wiem, czy takie samo zrobi wrażenie w naszym języku to wszystko, ale dźwięk, czyli efekty i muzyka w Diablo 4 są wykonane na najwyższym poziomie. I to z grubsza tyle. Zachęcam do sprawdzenia w ten weekend otwartej bety Diablo 4. Myślę, że to może być coś, co wam się spodoba, oby serwery były wyrozumiałe. Break the chains and discover who you were meant to be. Drugą betą, jak mówiłem, była Exoprimal i tutaj też są w sumie dwa zagadnienia. To, co udało mi się zrozumieć dzięki becie i to, czego dalej absolutnie nie kumam w tej grze. Pierwsza sprawa jest to tak zwany hero shooter, jak się ukazuje, czyli każdy z dostępnych egzopancerzy daje nam inne możliwości ofensywne i defensywne. Gra się po prostu nimi zupełnie inaczej i co ciekawe, można je sobie dowolnie wymieniać podczas walki, to akurat jest fajne. Same starcia w becie sprowadzały się do tego, że dwie przeciwne drużyny graczy znajdowały się początkowo po przeciwnych stronach mapy, miały jakieś tam swoje zadanie i musiały wykonać cel, mogło być to na przykład przejmowanie konkretnych punktów w lokacjach lub na przykład transportowanie ładunku. Opcji jest oczywiście więcej w całej grze. No i pod koniec rundy, gdy drużyny zbliżały się gdzieś tam w swoje okolice, no to wtedy dochodziło do bezpośredniej wymiany ognia. W międzyczasie oczywiście z nieba leciały hurtowo dinozaury, więc chwil spokoju było tutaj mniej, no bo dino jest tutaj tak dużo, że praktycznie cały czas opróżniamy w nie magazynki. I to, co mogę powiedzieć o tej becie, to technicznie całość działała ultra płynnie. Każdy z egzopancerzy dawał zupełnie inne, unikalne zdolności bojowe. Animacja tutaj jest bardzo płynna, 60 klatek obecne jest cały czas. Jedyne co, to muszę przyznać, że czasami na ekranie panował tak ogromny chaos, że tak myślę, że Exoprimal wymaga spokojnego poznania i zrozumienia jakby zasad panujących w tej grze. No bo w takim natłoku akcji, jak już sobie tam gramy, no to nie ma mowy, żeby uczyć się jakichś taktyk. I tak kończąc, taka myśl, która wpadła mi do głowy na streamie. Jeśli Exoprimal technicznie wypada tak dobrze w formie bety, no to jestem absolutnie spokojny o nową odsłonę serii Monster Hunter. Tak czy inaczej, Exoprimal zajmiemy się w połowie czerwca, no bo wtedy będzie miała ona swoją premierę. Szybkie newsy, które są szybkie, zacznę w sumie od takiej całkiem ciekawej rzeczy, a właściwie gry. Meet Your Maker będzie dostępna w dniu swej premiery jako jedna z gier w kwietniowym PlayStation Plus.
Gra ma właściwie dwa główne założenia. Pierwsze jest takie, że jako ziom budowniczy musimy stworzyć swoją fortecę, aby chronić w niej jedyny liczący się na świecie surowiec. Budujemy ją, wrzucamy do niej pułapki, jakiś tam strażników, potworki, kręcimy korytarze, tworzymy labirynty, im bardziej to pokręcone, tym lepiej. Wszystko po to, aby złamać fizycznie i psychicznie śmiałków chcących zwędzić nam surowiec, który się w tej fortecy znajduje. Z drugiej strony, sami próbujemy zdobyć surowiec w fortecach innych graczy. I okej, muszę przyznać, że nie mam w sobie żyłki architekta z guby, ale koncept gry, jej pustynno-apokaliptyczny vibe wydaje się mega ciekawy. Myślę, że na bank sprawdzimy tę grę 4 kwietnia na naszym streamie, wtedy będzie ona dostępna. No bo też PlayStation Plus wtedy będzie dostępny. I teraz kilka słów o upgrade'ach, które można sobie zaciągnąć. Pierwsze z nich to, i tu niespodzianka, z okazji swojego 5-lecia Far Cry 5 otrzymała takowy upgrade. Czyli mamy 60 FPS-ów, zwiększoną rozdzielczość, a od 23 do 27 marca będziecie mieli możliwość sprawdzenia sobie gry za darmo. Piątka była całkiem spoko moim zdaniem, więc jest może ktoś, kto chciałby sobie przypomnieć rodzinę Josepha Seeda lub ewentualnie ją poznać od początku, no to polecam sprawdzić. Niedźwiedź w grze też był całkiem spoko. Nie potrzebuję update'u, a właściwie szybkiego fixu next-genowej wersji The Outer Worlds Spacer's Choice Edition. Wspominałem tydzień temu i teoretycznie i w sumie praktycznie pojawiła się już jakaś pierwsza łatka. Coś tam ona rzeczywiście stabilizuje, ale dalej marzenie o stabilnych 60 FPS-ach jest niespełnione. Czekamy zatem dalej. Swoją drogą nie wiem, czy ten patch powoduje, że gra widzi dodatki prawidłowo, no bo nie miałem ich kupionych wcześniej, więc nie jestem tego w stanie sprawdzić. Jak wiecie coś na ten temat, no to wrzućcie swój komentarz w komentarz. Wiedźmin 3 także zgarnął patcha, a w nim między innymi na przykład kolejne usprawnienia trybu wydajności. Jak to się mówi, CD Projekt, nie przestawaj ulepszać swoich gier. Ostatnia wzmianka jest o Wulong Fallen Dynasty, też sporo fixów wjechało i usprawnień. Teraz na przykład automatycznie przy fladze uzupełniamy z zapasów strzały i inną broń miotaną oraz po ponownym zaliczeniu etapu możemy wyłączyć sobie od razu mapę, aby wybrać kolejną aktywność bez potrzeby podróży do miasta. To jest akurat fajne ułatwienie. Z kolei update zawartościowy zawitał w garażu Need for Speed Unbound. Tutaj głównie skupiono się na multiplayerze. Do zabawy w wyścigach online dołącza się policja. Dodatkowo w temacie pogody może się nieco ściemnić za oknem. Dorzucono także sporo nowych wyzwań, kosmetyków i innych bluz tudzież spodni w sklepie. Update o nazwie Volume 2 jest darmowy i gdy to oglądacie, jest już do ściągnięcia. It is a beautiful day on Citadel Station. Szybkie info o studiach growych i ich przygodach. Wydanie konsolowe System Shock zostaje przesunięte na chyba 30 maja, tak mi się wydaje, przynajmniej tak powiedziała Shodan, czyli AI, z którą będziemy walczyć. No i też Techland odpuszcza na razie zombie i skupia się na swojej nowej grze fantasy. Mówię tutaj ogólnie, no bo nie wiem, czy w sumie coś tam się do Dying Light 2 jeszcze ukaże, a zajawiam to raczej luźno, no bo też informacja jest tego sortu, grafika koncepcyjna została pokazana. Jak to wyjdzie, przekonamy się za minimum kilka lat. Może wiecie, ale seria The Search jest jedną z moich ulubionych w kategorii mniej docenione gry na świecie. Wspominam o niej dlatego, że twórcy gry, czyli Deck 13, opublikowali materiał zajawiający, jak wygląda podróżowanie po świecie Atlas Fallen przy użyciu piasku, który ewidentnie jest tutaj ważnym aspektem mechaniki, no w ich nowej grze. Materiał super długi jakiś nie jest, ale na bank obczaję tę produkcję, choćby właśnie przez wzgląd na ich wcześniejsze gry. Premiera Atlas Fallen przewidziana jest na 15 maja. Kolejną grą, w którą będę grał jak szalony, jest Remnant 2 i absolutnie jest to top 3 nie do końca odkrytych gier moim zdaniem przez innych graczy. Nowy zwiastun nie tylko pokazuje więcej rozgrywki, ale okazuje się, że możemy mieć psa jako kompana. I powiem tak, każda gra, w której mogę ze swoim wiernym, czworonożnym przyjacielem u boku zmniejszać liczbę koszmarnych jakichś tam potworów czy innych mutantów, jest czymś, co absolutnie propsuje. Świetna sprawa. Tego się nie spodziewałem po tej grze, muszę przyznać szczerze. Na dodatek pokazano, jak rozwinięto klasy postaci na przykładzie Gunslingera i coś czuję, że to może być konkretny sleeper hit w tym roku. I tradycyjnie także Tekken 8 nie daje o sobie zapomnieć, tym razem pokazano nie jednego zawodnika, a dwóch, czyli Martial Law oraz King. Przyznam, że nie wiem co tutaj powiedzieć, bo oba trailery są po prostu uberflexem mocy obu fighterów. I o ile King to ulomo tigre i jak ktoś dobrze ogarnia jego chainy, to staje się ciężkim orzechem do zgryzienia, to jednak muszę zwrócić uwagę na to, jaki upgrade mimiki twarzy tutaj nastąpił. Lo to teraz jeszcze bardziej Bruce Lee, po względu dla fanów wejścia smoka. Absolutnie uważam to za plus. Tekken 8 król, tyle w temacie.
ten odcinek PS News kończę smutną informacją. Przypuszczam, że słyszeliście o tym, że w zeszłym tygodniu niespodziewanie zmarł Lance Reddick. Wielu ludzi kojarzyło go z ról aktorskich, na przykład w serii John Wick, jednak dla graczy był on od lat utożsamiany z Destiny. Wcielił się w niej w dowódcę Zawale, no i oczywiście też w serii Horizon, w której zagrał Silence'a, czyli głównego rywala Aloy. Zagrał, bo nie tylko użyczył mu swego głosu, ale też i wizerunku. Nie wiem na razie, co jego odejście oznacza dla gier i postaci, które w nich odgrywał, no bo temat jest jeszcze zbyt świeży, ale oczywiste jest to, że jest w sumie wiele rzeczy, które można by było powiedzieć przy tak smutnej okazji, ale ja chciałbym mu po prostu podziękować za to, co zrobił dla nas w naszym świecie growym i myślę, że mówię tutaj za nas wszystkich. Gracze także okazywali swoją wdzięczność, tutaj możecie sprawdzić wątek na Twitterze, wrzucam go w opis. Ilu strażników Destiny oddało mu hołd w grze. Jestem pewien, że jego twórczość pozostanie z nami jeszcze na długo, dzięki temu, co tworzył. I to tyle na dziś, moi drodzy. Widzimy się w kolejnych materiałach już niedługo. Trzymajcie się i pozostawajcie w zdrowiu. Do zobaczenia.